Hej, cześć, witam wszystkich, z tej strony Sniper, a przed wami potyczka w wykonaniu Matraxa na lodówce. Jak widać lodówkę, to już można przeczuwać one-shociki, strzały po 1800, no i pewnie też pełno kalafiorków, chociaż dobry gracz z zastojami lodówki z odpowiednią dawką szczęścia potrafi tego ostatniego uniknąć. Zwłaszcza teraz po zmianach, lodówka będzie strzeliła więcej takich niecelnych strzałów, niż strzela póki co. Choć też nie jest najcelniejszym pojazdem na pewno. Mamy tutaj losowanie z dziewiątkami na mapie lotnisko. I już widzimy Batchata. Jednak są kalafiorki. Było widać mu praktycznie całą wieżę, ale pocisk pomyślał sobie, że poleci nieco wyżej. I tak się stało. Beczka zbliża się bardzo blisko, agresywnie naszej strony. Tak samo i z 7. Bardzo szybko tutaj przyjechali. Nie było żadnego oporu na plaży. Ogólnie nasza drużyna, tutaj dwa czołgi ciężkie, zostały z tyłu. Zajęliśmy to miejsce. O, i właśnie mamy strzał za 1800 z podpałką, więc chałka zostaje zniszczona jednym strzałem. 1950 na naszym koncie, ale i 7 zaczyna strzelać. I tracimy 457 punktów wytrzymałości. No i teraz właśnie sytuacja wygląda nieciekawie, ponieważ przeciwnicy wyjechali sobie plażą. Nasza drużyna próbuje przepchnąć się przepychaczem, ale napotkała tam opór w przeciwieństwie do przeciwników, którzy nie napotkali oporu aż do tego momentu. Kolejny strzał za prawie 1900. To jest bardzo dobre losowanie. Przypomnę, że średnia to jest 1750. Więc mamy 120 powyżej średniej. Artyleria na szczęście nie zadaje nam obrażeń, ale ogłusza. Gdyby ta arta teraz nas jeszcze raz podsnęła, no to praktycznie bylibyśmy na strzał. O ile by nas nie zniszczyła. Do takiej beczki. Takiego Emila, którego już z nami nie ma, niestety, dla niego. Dla nas to bardzo dobra informacja, bo to drugie zniszczenie. Już ponad 4400 punktów uszkodzeń na naszym koncie. A przeciwników jeszcze jest całkiem sporo. MX-30 tutaj za chwilę padnie. Batchat nie zamierza się chyba wychylać, więc jedziemy w stronę beczki i T-10. Chyba T-10 będzie dla nas następnym celem. Tak Matek za nią czeka, patrzy, też lodówka wychyla na środku. Ale nie będzie przestrzału. Ewentualnie ten Batchat. Teraz wycelować z wyprzedzeniem. I weszło. Batchat zostaje zniszczony. Przekraczamy 5000 uszkodzeń. W tym czasie beczka została także unieszkliwiona. Pojawia się ta dziesiątka, ale nie ma jak w nią strzelić. O ile za chwilę nie wychyli, ale to jest już zablokowane od dwóch stron przez naszych sojuszników. Więc Matek zdecyduje się udać na środek. Zdjąć lodówkę, a później pocelować po tych skampionych z tyłu przeciwników. Pojawiają się Jagd Tiger oraz Obiekt 704. Dolna płyta i
Obiektika nie ma. Niestety nie naliczyło nam się tam do góry ten damage, ponieważ zdążył zniknąć sekundę wcześniej. Ale to zobaczymy w wyniku końcowym. Teraz mamy lodówkę 1700 HP. Idealnie możemy ją zdjąć na strzała, nawet jak nam nie polosuje. Teraz to już w ogóle. Oj, 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 teraz nie musielibyśmy nawet przebić. Taki strzał. Tylko zniszczenie. Damage za dużo nie dodało. No i został jak Tiger i dwie artylerie. Czyli już za dużo więcej nie nastrzelamy. Może jeszcze jeden strzał, może dwa. Czy Matraxowi uda się zdobyć specjalistę? O tym się przekonamy już za chwilę. Kiedy tylko ten jak Tiger zostanie wyspotowany. Pojawia się. I niestety poszło po gąsienicy. Specjalisty nie ma. Ale tu mamy pokazane prawie 6000 uszkodzeń. A przecież jak wiadomo już to przekroczyliśmy. Kończymy z wspaniałym wynikiem 5 zniszczeń i 7311 punktów uszkodzeń. To była szybka i ładna bitewka na lodówce. I za taką bitewkę dostajemy medal asa pancernego. Nic dodać, nic ująć. 1200 bazowego expa. Gratulacje dla Matraxa, a ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.